Otwieram 34. sesję Rady Gminy Wołtycha. Bardzo serdecznie witam pana wójta, pana sekretarza, pana skarbu, witam pracowników urzędu gminy, witam radnych. Pozwólcie, żebym się tutaj zapoznał wszystkich z proponowanych porządkiem dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, informacja o porządku obrad i ewentualne zmiany porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 33. sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, informacja wójta gminy o pracach między sesjami. Punkt piąty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia nowego planu pracy Rady Gminy Małowieży na 2022 rok. Punkt szósty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałej Komisji Rady Gminy Małowieży na 2022 rok. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu oraz ustalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Punkt ósmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2022 roku. Punkt dziewiąty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia letniej prognozy programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy Małdyty na lata 2022-2026. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Małdyty nr 32/221/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Małdyty na lata 2022-2029. Punkt 13. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 14. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje. Punkt 15. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z państwa radnych chciałby wnieść do porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 9 radnych, co stanowi kworum i Rada może podejmować prawomocną uchwałę. Przystępujemy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu 33. sesji Rady Gminy Małdyty. Protokół został wystawiony w Biuletynie Informacji Publicznych. Nikt nie wnosi do niego uwag. Proponuję, aby przyjąć go bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 9 głosami za. Przystępujemy do punktu 4. Informacja wójta gminy o pracach między sesjami. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, wysoka rado, mamy najważniejsze informacje o pracach między sesjami. W dniu 22 grudnia, jeszcze przed wcześniejszą sesją, wydałem zarządzenia w sprawie planów budżetowych gminy jednostek organizacyjnych na 2022 rok. W dniu 27 grudnia zawarto umowę, roczną umowę z wydawcą na świadczenie usługi audytu wewnętrznego, o którym państwu wspominałem w 2022 roku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 28 grudnia wystosowano zapytanie ofertowe na zadanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy instalacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Małdyty. Tu przygotowujemy się do wniosku progu. 28 grudnia zorganizowano po raz kolejny w tej chwili spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania przez mieszkańców dotacji w programie Czyste Powietrze. 29 grudnia wymieniono usługodawcy zadania opracowania dokumentacji projektowo-kształtowej na przebudowę terenu stadionu w Małdytach. To jest działka nr 137-137 obręb Małdyty. I jest to firma projektowanie i obsługa inwestycji Piotr Wojczak, Gdańsk, za kwotę 60 885 zł. 31 grudnia ogłoszenie kolejnego naboru na wolę przy stanowisku urzędnicze kierownik referatu oświaty i wychowania. 4 stycznia upoważnienie dla kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Młotach do prowadzenia postępowania w sprawie tego dodatku osobowego. Musiałem wydać takie upoważnienie. 5 stycznia wymieniono usługodawcy zadania pod nazwą opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy instalacji, o której wcześniej wspominałem, wodnych kanalizacyjnych na terenie gminy Małdyty. Jest to projektowanie i nadzór Sanitech
Przemysła Katała z Iławy za kwotę brutto 46 740 zł. 10 stycznia zatwierdzenie prawnej kontroli zarządczej na 2022 rok, każdego roku zatwierdzam taki protokół, nie taki plan. 10 stycznia wystosowanie zapytania portalowego napełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą przebudowa ulicy Wiśniowej w Mołtach. 11 stycznia uczestniczyłem w roboczej takiej naradzie w formule online gminów, burmistrzów i prezydentów Związku Gmin i Powiatów Kanału Lęgowskiego i Powiedzierza Iławskiego w związku z ostatecznym wyborem tzw. fiszek inwestycyjnych do nowego programu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych. Też to wspominałem Państwu o tym na komisjach. 12 stycznia również upoważnienie dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mołtach do podjęcia czynności w ramach programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, to jest edycja 2022. 12 stycznia rozstrzygnięcie konkursu i zakończenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko zastępcy kierownika, którym ma zostać pani Agnieszka Kołodziej, który jest osobny pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania. W dniach 14, 15, 16 i 23 stycznia odbyły się zebrania sprawozdawcze OSPSTL gminy Mamnyty. 17 stycznia jeszcze mi zostały dwa takie zebrania w jednostce OSP Jarosławo i w jednostce OSP Wielki Dwór. Te zebrania odbędą się w terminie. Szanowni Państwo, 17 stycznia wydałem zarządzenie w sprawie określenia terminów rekrutacji do gminnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2022-2023. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy na wchodzącą sesję. Udział w dniu 19 stycznia, a też przed sesyjnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy. I tutaj proszę Państwa, po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 19 stycznia uwolniliśmy inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową inwestycji, nad realizacją inwestycji przebudowy ulicy Wiśniowej w Mołtach. Jest to pan Tomasz Opaliński za kwotę 6 tysięcy brutto. Po prostu była to jedyna oferta. Kwota, którą zaproponował pan Opaliński, była dość duża. Nie zgodziliśmy się na nią i tutaj w ramach negocjacji pan zgodził się na kwotę połowę niższą. 21 stycznia zorganizowanie w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mołtach mobilnego punktu szczepień przeciwko COVID-19. 21 stycznia uwolniliśmy wykonawcę przebudowy ulicy Wiśniowej w Mołtach. 'Ogłoszenie zamówienia publicznego było 14 grudnia 2021 roku. Jest to firma Zbud. Zakład ogólnobudowlany Zdzisław Stupak z Ryflik za kwotę 120 730 zł 74 grosze. To by było na tyle, jeśli macie Państwo jakieś pytania, to proszę. Dziękuję Panie Wójcie. Przystępujemy do punktu 5. Tu zaczynają się uchwały, które były omawiane na komisjach. Punkt 5. Jest to, oczekuję treść uchwały. Uchwała Gminy Mołtach w sprawie przyłączenia Narodowego Planu Pracy Rady Gminy Mołtach na 2022 rok na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z Związku Gromadzeń 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Gminy Mołtach uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Mołtach na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Mołtach. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tylko tu nadmienię, że sprawozdania wszystkie zostały złożone i są w biurze rady. Czy ktoś z Państwa radnych chce się odnieść do tej uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 9 głosami za. Przystępujemy do punktu 6. Oczekuję treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Mołtach w sprawie przyjęcia planu pracy Stałej Komisji Rady Gminy Mołtach na 2022 rok. Na podstawie artykułu 21 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Rada Gminy Mołtach uchwała co następuje. Paragraf 1.
przyjmuje się plany pracy Stałej Komisji Rady Gminy Mazowieckie na 2022 rok. Punkt 1. Komisji Rewizyjnej zawierający plan kontroli stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Punkt 2. Komisji Planowania Budżetu Finansów stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. Punkt 3. Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. Punkt 4. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. Punkt 5. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący załącznik nr 5 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nowy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych chce się odnieść do tych uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 9 głosami za. Przystępujemy do punktu 7. Uczytuję też uchwałę. Uchwała Rady Gminy Matyny z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie znaczenia miejsca do prowadzenia handlu oraz ustalenia regulaminu ruchu określającego zasady prowadzenia handlu piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Na podstawie artykułu 3 ust. 1 artykułu 5 ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu piątki i soboty przez rolników i domowników Rada Gminy Matyny uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu oraz ustala się regulamin określający zasady prowadzenia handlu piątki i soboty przez rolników i domowników zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Matyny. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 9 głosami za. Przystępujemy do punktu 8. Czytuję treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Matyny w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz stratyfikacji bezdomności zwierząt na terenie Gminy Matyny w 2022 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Matyny po zaopiniowaniu przez prywatnego lekarza weterynarii studiu uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz opiekowania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Matyny w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Matyny. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 9 głosami za. Przystępujemy do punktu 9. Odczytuję treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Matyny w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego prowadzenia ścieków. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Rada Gminy Matyny uchwala co następuje. Paragraf 1. Podpunkt 1. Ustala się dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego prowadzenia ścieków dopłatę do celi 1 metra sześciennego prowadzonych ścieków zatwierdzonych decyzją dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Gdańsku w wysokości 2,36 zł netto. Podpunkt 2. Dopłata, o której mowa w ustępie 1, obowiązywać będzie w okresie od 22 stycznia 2020 roku do 21 stycznia 2023 roku. Paragraf 2. Dopłata będzie finansowana ze środków budżetu gminy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Matyny. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązywania od 22 stycznia 2022 roku. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 9 głosami za. Przystępujemy do punktu 10. Czytamy treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Matyny w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami
na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy 5/1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Mamytów oraz następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami dla nieruchomości określonych w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 9 głosami za. Przystępujemy do punktu 11. Uczytuję treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Mamyty w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mamyty na lata 2022-2026. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. O samorządzie gminnym to jest dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 21 ust. 1 punkt 1 ustawy ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych dla sobie gminy o zmianie kodeksu cywilnego, to jest dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 611 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mamyty na lata 2022-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mamyty. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 9 głosami za. Przystępujemy do punktu 12. Oczekuję też uchwały. Uchwała Rady Gminy Mamyty w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mamyty nr 32/221/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mamyty na lata 2022-2029. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 1 ust. 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Mamyty uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 32/221/21 Rady Gminy Mamyty z dnia 22 grudnia 2021 roku w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany w formie 6 kwota długu wiersz wykonanie 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie 2203149,92 zł. Paragraf 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/221/21 Rady Gminy Mamyty z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mamyty na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się do Gminy Mamyty. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy tu pani sekretarz? Tak jak już wcześniej tam było wspominane, to nadal wciąż powoduje ta różnica w kredytach i tu po prostu została wprowadzona tak, jak już faktycznie na 2021 mamy zadłużenie. I to tylko tyle tutaj, w którym tutaj zmieniliśmy. Czy ta odpowiedź jest zadowalająca? Zadowalająca. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 9 głosami za. Przystępujemy do punktu 13. Interpelacji i zapytania Rady. Proszę bardzo. Nie widzę. Punkt 14. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje. Myślę, że pani Radka by chciała coś powiedzieć. Nie, ja bym chciała. To po sesji. Nie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 4 sesji Rady Gminy zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo.